Witam wszystkich, tu Ponio 7, a to jest dalszy ciąg wybuchów, akcji i absurdu, czyli MacPixel. Dzisiaj gramy w rozdział drugi. Okej, dobra. Winda. Zamknięte. Co muszę zrobić, żeby to... Aha, muszę zrobić złoty we wszystkich rundach, żeby to odblokować. Dobra, tym się zajmiemy potem. Teraz zagrajmy w to. Może w poprzednim rozdziale też był jakiś taki zablokowany poziom, nie wiem. Dobra, później się przyjdę, że po skończeniu tego dnia. Dobra, drzewo. Drzewo, czym mnie dzisiaj zaserwujesz? Mamy gałęzie. Coś nam zjadło rękę, przez co bomba wybuchła. Witamy w MacPixel. Źle to zaakcentowałem, sorry. MacPixel. No, widzę, że gość gra na PlayStation 3. Mam lepszy pomysł. Może postrzelajmy do chmur. Albo do telewizora. Albo do drzwi. Albo do ciebie. Masz. To nie pomogło w niczym. Zoo, żyrafy, słonie i MacPixel. Okej, nasz ulubiony generał. Oddawaj czapę. Nie możesz nam oddać czapy. To może możemy wziąć to i zasadzić tobie w tyłek? Nie? Może żyrafy możemy zasadzić? I żyrafa nagle stała się disco żyrafą. I zaeksplodowało. MacPixel. Samo życie. Dobra, duży wieżowiec szklany. Cześć, jestem na rozmowie kwalifikacyjnej, ale jest tu bomba, ja to wiem. Może jest w koszu? Jest w koszu. Więc ją potrzymam i poczekam, aż wybuchnie. MacPixel. Dobra, domek. Zacny farmer. Jego czapa. Oddawaj czapę. Nie oddaszam czapy. Otworzę sobie okno. Zaduch tutaj. BOOM! MacPixel. Leciała tutaj do... przez okno. Bomba, nie ma przez zresztą. Okej, lokomotywa. Nasz drugi pociąg w grze. O nie, pożar! Trzeba go zgasić. Nie tak gasi się pożary. BOOM! MacPixel. Dobra. Pierwsza rundka za nami. Teraz drzewo. Może damy ptaka tej przerocznej istocie? Nie, to nie zadziała. Dobra, a w domu, co jeszcze możemy zrobić? Możemy może otworzyć drzwi? O, teraz jest zladowanie z... O, tam jest bomba. I jakimś cudem uratowaliśmy dom. MacPixel. A może możemy zastrzyk zasadzić generałowi w tyłek? Nie? Możemy małej żyrafie zasadzić? Okej, uratowaliśmy to! MacPixel! Dobra, ponownie wieżowiec i rozmowa kwalifikacyjna. Może coś tutaj jest? MacPixel to nie uratuje wieżowca. Hej, domek. Może teraz otworzę drzwi? O, tu jest bomba. Boom! MacPixel. Dobra, jedziemy dalej. Ja mówię o jedzeniu, jeżdżeniu. Pociąg. Człowieku, zgaś to. Pożar. Tak, zgaszę to ręką. Albo sam spłonę. A wszystko wybuchnie. MacPixel. Dobra, wracamy do drzewa. Co możemy tutaj zrobić? Możemy to może zagasić? O, masz, zjedz to. Tak, możemy po prostu zabrać ogień z lądu i w ten sposób bomba nie wybuchnie, ponieważ znajdujemy się na drzewie. Co masz na laptopie? Bombę masz w laptopie. MacPixel. Okej, już wiemy. O,
otwarcie okna niczym nie poradzi. Możemy też telewizor i wrzucić go przez drzwi, a on wchłonie bombę i zrobi mi się od tego gigantyczny brzmuch. Mac Pixel, dzień uratowany. Dobra, teraz pociąg. Możemy, może też, nie wiem. To nie zadziałało. Cokolwiek to miało znaczyć. Przepraszam. Dobra, co możemy jeszcze zrobić? Możemy wziąć to? To dokładnie to samo, co zrobiłem poprzednim razem. Okej, okay. Znowu pociąg. Może możemy skoczyć w płomienie? O tak, po prostu sobie. A możemy też się tam odlać i zgasić wszystko. I uratować w ten sposób dzień. Brawo, MacPixel, nasz bohater. Okej, okay. Wieżowiec. Jest jeszcze drzewko, które wsadzimy do kwiatka i w ten sposób zdetonujemy bombę. Brawo, MacPixel. Dzień jest uratowany. Dobra, dobra, wrócę do poprzedniego rozdziału i zobaczę, czy tam też było coś. Do... tajny poziom. O, tak. Zdobądź złoto we wszystkich poziomach. Wiecie co? Zdobywanie złota będę robił chyba poza nagrywaniem. Po prostu pozdobywam złoto, jeżeli sposób... To chyba się niczym nie różni od zwykłego przechodzenia, o ile się nie mylę. A potem po prostu zrobię dodatkowy film ze wszystkimi tajnymi poziomami. A, już to czujecie. Jeszcze więcej... bez nadziei, też to nieważne. MacPixel, uratuj dzień. Dobra, zamek. Lubię zamki. Lubię ratować zamki przed bombami i królami. Czy to spadnie jakieś 10 ton? Bum! Król nie lubi, jak spada na niego kotwica. Dlatego bomby wybuchają. MacPixel, czy to jest... czy jest rakieta? Widzę, że umierasz, to masz rakietę w dzień swojej śmierci. A masz, nie umieraj! To nie zadziałało. MacPixel. Okej, okay, teraz znowu jakaś Antarktyda? Mamy blue screena. Jego wyłączanie niczym nie pomogło. MacPixel najwidoczniej jest bomboodporny. Mógłby zostać niezłym saperem. W sumie on jest saperem teraz. Dziadek. Co tam dziadek? Nie jest dziadek. Może nacisnę dźwignię. To w niczym nie pomogło. Okej. Jakiś park zabaw. Jakiś straszny klaun. On ma bombę. To nam dało trochę wskazówek, co robić następnym razem. Nie, żartuję. To jest MacPixel. Tu nic, niczego nie wymyka. Okej, okay, jest bomba, kurczak i jakiś rokowiec. Możemy po prostu headbangować razem z nim. Wybuch bomby w niczym nie przeszkodził rokowemu koncertowi. O nie. To była jedna z atrakcji, to było przewidziane. Dobra, co ty masz mi do powiedzenia? A ty, królu, co masz do powiedzenia? On ma bombę. MacPixel. Król nie ma bomby, bomba spadła na niego. Zresztą nieważne. A... czy pozna... właśnie mnie oświeciło. Czy poznajecie tego gościa? Hej, proszę pana. Wiem, że wszyscy kłamią, ale może coś zrobisz z tym. No nie, to było po prostu niemiłe, no. Wiem, że gość jest niemiły dla wszystkich w każdej możliwej sytuacji, ale żeby mu wsadzać torpedę, zresztą nieważne.
To nie był najlepszy pomysł Mac Pixel. Chyba nie stać się nas na rozbrajaniu bomb atomowych. Mac Pixel. A cóż to jest? Jakiś kamień? Może rzucę go do wody. Nie mogę. Może rzucę w nim dziadka. Aż dziadku. Zjedz granat. To w niczym nie pomogło. Biedny dziadek. Okej. Wiemy, że klan ma... Może kupię balony? Ja chciałem je dać klaunowi. To nie zadziałało. Okej, koncert rockowy. Wiecie co, może jeżeli tym razem poheadbangujemy, to może tym razem bomba nie wybuchnie. Spróbujmy. Nie zadziałało. Cóż, warto było spróbować. Okej, wracamy do zamku. Król, zaraz na to ciebie spadnie bomba, może to cię ucaluje, ocali. Chodźcie, co to było? Jakiś lek? Czapka z papieru? Zresztą nieważne. Okej, wiemy, że bomba jest podłączona do komputera. Czyli może... Tak? To nic nie robi. A ty, człowiek? Co robisz? Wiem, wyrzucę cię przez okno i tymczasem i w ten sposób ratuję. Ale przynajmniej ty żyjesz, chyba. Dobra, most wodony. Może, dobra, to jest granat, że jak naciśniemy nim dźwignię... Dziadek i tak zginął, ale most przetrwał! To jest bardzo strategiczny most. Nie mogliśmy dopuścić do jego zniszczenia. A dziadków jest wielu. Dobra, wiesz co? Może ty daj balony klaunowi. Brak współpracy kompletny. Dobra. Rokowy koncert. Może tym razem jak podhackbangujemy, to może tym razem bomba nie wybuchnie. Nie? No cóż, warto było spróbować. Dobra, wracamy z powrotem tutaj, gdziekolwiek to miejsce jest. Dobra. Wiem, że umierasz, ale masz rozbroić bombę. Okej. Programista nawet umierający potrafi rozbroić bombę. Mac Pixel. Okej, park rozrywki. Ciąg dalszy. Może jak weźmiemy watę cukrową i damy jemu to... To nic czym nie pomoże. Ale cóż, dobra. Dobra, koncert rockowy. Może jeżeli tym razem pod... Dobra, nieważne. Może weźmiemy kurę i rzucimy im? Kura wybuchła. To od muzyki. Nie mogę. Okej, dobra. Park rozrywki. Możemy coś tu kliknąć? Tu jest jeden balon. Może coś zrobić? Nie. Że wymienimy watę cukrową na balony? Nie? Jeżeli damy watę cukrową... O, wata cukrowa! Tyle ważyła, że nie odlecieliśmy podnosząc balony! To wszystko jest takie logiczne! Ja nie wiem, jak nie mogłeś tego od razu domyśleć. Hej, ty, rockerze, może chcesz kurczaka? Masz kurczaka. Okej, dobra. Mac Pixel. Podejście które już? Piąte chyba? Hej ty. Dobra, może kurczak rozbroi bombę. Totalnie, kurczaki to znany środek antybombowy. Mac Pixel! Udało nam się uratować kolejny dzień. Kolejny dzień w Max Pixel. Okej, dobra. Trzeci zestaw jeszcze nie grany. Rozdział drugi, runda pierwsza. Bum, szakalaka. Max Pixel, uratuj dzień. Okej, stadion sportowy. Co tym razem będzie bombą? Bombą jest piłka. Wiem, Max Pixel, strzel gola.
Nie, ty raczej nie strzelisz gola. Ty strzel gola, co? Czy on wam kogoś nie przypomina? Nie wiem, nie znam się na piłce, więc nieważne, dobra. Ty, strzel gola! Bum! Tak się tylko zastanawiałem. Supermarket. To nie tak się pisze super, MacPixel. A zresztą nieważne. Czy to jest pani przy ladzie? Miała w ustach kurczaka. MacPixel. Okej, okay, dobra. Znowu Antarktyda, czy... Okej, jest bomba. Może weźmiemy dynamit. Kopanie dynamitu kończy się źle. Dla wszystkich. Okej, okay, cmentarz. Co tutaj możemy zrobić? A, zombie, siema. Kopię cię, zombie, kopię. Ale to nic nie robi. To jest jakaś... dziadek z... bombą. Aha. MacPixel przeżywa jak zwykle jako jedyny. Okej, okay, super szybka łódź. MacPixel. Może jakbyśmy się tak przywiązali bombę do kotwicy? Albo ją wypili? Nie mówmy o tym, dobrze? Nie mówmy, tego nie było. Okej, okay, rakieta płynąca szybko przez kosmos. To było przez przypadek. Naprawdę. Przepraszam. Nie wiedziałem nawet, że klikając tam cokolwiek aktywuje. Okej, dobra. Hej ty, bramkarzu. Okej, dobra. Chyba po prostu oddaliśmy mecz. Cokolwiek. Dobra, supermarket. Mamy gówno. Przepraszam, że za brzydkie słownictwo, ale... to nie ma najmniejszego sensu zresztą. Zresztą co w tej grze ma. Okej, to jest jakaś dziura. Że jeżeli tą dziurą zatkam wodę, to rozbroi dynamit. Nie? Cóż, mieliśmy duże szanse sukcesu, więc... nie wincie mnie za to. Dobra, może tak... Nie wolno kopać krzyża, MacPixel. Nie wolno. To krzyż. Okej, dobra, statek kosmiczny, podejście drugie. Elgin held down. Nie wiem dokładnie co to znaczy held down. Lord Space Invaders. MacPixel, jesteś niemiły. Dobra, może jeżeli weźmiemy bombę i rzucimy ją w widownię, albo wrzucimy bramkarzowi. To mogło zadziałać. W sumie nie wiem, dlaczego od razu się nie domyśliłem tego. Dobra, MacPixel. Mamy coś zielonego. Mamy jakąś fiolkę. Może jeżeli wylejemy ją na to, to... to nic nie zmieni. Kupa pozostaje kupą. MacPixel uczy prawdy życiowych. Dobra, mamy gumę. Może tutaj, jeżeli ją... nie, tutaj się nic nie dzieje. Chcesz gumę? A, to mydło. Mydło w łazience na wyspie pośrodku morza. Nieważne. Okej. To jest jakaś ręka. To chyba należy do zębiaka. Masz, proszę, twoja ręka. Masz. To nie zadziałało, a może jeżeli tak wrzucimy ją do środka, to... Chyba raczej na pewno nie zadziałało. Okej, dobra. Co możemy zrobić z alkoholem? To chyba jest alkohol, prawda? Możemy to może wlać tutaj? Albo możemy wszystko zgasić naszym wszechpotężnym... zresztą nieważne. To jest MacPixel. Okej, dobra. Co możemy jeszcze zrobić? Czy możemy to wynieść? Nie możemy.
może możemy to dać jej? To jakimś cudem ocaliło market. Okej, dobra. Czas na łazienkę. Rozbrójmy dynamit mydłem. Nie, dynamity się nie rozbraja mydłem. Dobra, co możemy jeszcze zrobić z ręką? Możemy ją opuścić na krzyż? A, jakimś dziwnym tego słowa znaczeniu to miało sens. To miało sens. Okej, okay. Może możemy... Czemu ja od razu na to nie wpadłem? Okej, dobra. Dzień jest ocalony po raz kolejny. Zobaczmy statystyki, ponieważ czemu by nie? Dobra, to są statystyki, zresztą nieważne. Dobra, i to byłby rozdział drugi MacPixela. Przynajmniej jeszcze rozdział trzeci, rozdział czwarty i te poblokowane poziomy. W każdym razie dziękuję wszystkim za uwagę. Zróbcie sobie małą przerwę. Zjedźcie czekoladę z ogórkami czy coś. Na razie.